powiedzieć, że pewna postać, którą zaprojektowałam do mojego komiksu, robiła mi pewne problemy z tym, jak wygląda, to mało powiedziane. Te dwa kurwibąki zmieniały się przez 4 lata non-stop, bo nigdy nie wyglądały dla mnie dobrze. Ale dzisiaj jest dzień, w którym wszystko się zmieni. Mianowicie skompilowałem sobie kilka rzeczy, które chcę włożyć w design tych dwóch postaci, żeby był dobry, pasujący do ich charakteru i do tego, co będą robić. Tak więc, let's go! Więc mamy dwie postaci i zaczynamy od Kendry, czyli młodszej dziewczyny. Więc jak zwykle wcześniej zrobiłem już szkic, pozy, żeby was nie nudzić i po prostu zaczynam jej rysować ciało. Również zmieniłem im obu imię. Kendra była wcześniej Jamie, a Kyle był wcześniej Damonem. I tutaj teraz widzicie, rysuję jej włosy, które były inspirowane Ramoną Flowers ze Scott Pilgrim kontra Świat, jednakże spoiler się zmienią. Oraz rysuję jej ciuchy, które po prostu będą zwykłym uniformem siatkarskim. Zdecydowałem się na uniform siatkarski, ponieważ moim zdaniem dobrze by wyglądał na tej postaci. Oraz takie pseudo-konwersy, a czemu nie autentyczne konwersy? Ponieważ non-stop wszystkie postaci noszą konwersy i to jest takie troszeczkę mi męczące. Zmieniam jej tutaj włosy i troszeczkę się bawię tym konceptem. W końcu zdecydowałem się na takie, na taką troszeczkę szopę na włosach i jak jeszcze tutaj zobaczycie, no, miałem troszeczkę problem z jej ustami, ale jak zobaczycie, to będę sobie troszeczkę eksperymentować, żeby dodać jej kucyka, ponieważ sądzę, że sądziłem, że kucyk będzie dobrze wyglądał z tym uniformem siatkarskim i się nie myliłem. Troszeczkę detali, ponieważ nie chcemy, żeby uniform był po prostu czarny. I numer 6, ponieważ ta postać jest związana z numerem 6. Później sobie jeszcze uświadomiłem, że ona powinna mieć tam piątkę, a jej brat 6, ale to sprawa na inny dzień. Również bluza, żeby, no, żeby miała ten kaptur i piłka do tej siatkówki. Teraz przechodzimy do jej brata, Kylera. Tradycyjnie poza jest dopiero teraz szkic i on będzie nosił uniform baseballowy. I szukałem strasznie wiele uniformów baseballowych i wszystkie wyglądały bardzo podobnie, tylko że nie podobały mi się zbytnio te, które mają białe spodnie i białe bluzki. I spoiler, on będzie miał troszeczkę... on będzie miał czarno-szary uniform. Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, czemu akurat białe uniformy są do baseballa, to proszę podzielić się w komentarzach. Oczywiście kij, ponieważ kim byłby baseball, jest ta bez kija. Oraz w Kellerze nie zmieniła się jedna rzecz, mianowicie on zawsze będzie miał emo grzywkę. Również tutaj troszeczkę zmieniam mu pozę, żeby była bardziej stabilna i żeby nie wyglądał, jak się zaraz miał biedny chłop załamać. Zdecydowałem się też mu dodać czepkę baseballową z logiem jego szkoły, żeby dodać mu tam trochę dynamiki na głowie. Teraz przechodzimy do Linearta i ponieważ tutaj nie będzie nic zbytnio ciekawego, to zostawiam was, dopóki to się nie skończy, posłuchajcie sobie muzyczki.
Dzień dobry, z tej strony znowu ja, VoiceOver Shaden i teraz to akurat mam coś więcej do gadania, mianowicie kiedy popatrzyłem na cały ten line art tego jak Kyler wygląda w tym swoim uniformie, to poczułem, że jest to troszeczkę niepełna wersja, więc zdecydowałem się jeszcze narysować mu alternatywny outfit, który będzie nosił częściej i to będzie po prostu bluza baseballowa z logiem szkoły i te spodnie, które nosi, będą mu zakrywały całe nogi. Jak tutaj widzicie, staram się wszystko narysować. Jest logo szkoły CW, które po prostu oznacza Cinderwood, czyli miasto, w którym mieszkają. I tutaj widzicie, staram się naprawić nogawki. Fun fact, jedyne spodnie, jakie ja umiem narysować, to rurki. I po prostu nie wiem, czemu nie daję rady narysować spodni. I tutaj przechodzimy do kolorów. Ponieważ to są bliźniaki, to zdecydowałem się, że będą wyglądać identycznie. To jest ten sam Keiso, Evie Fry i Jacob Fry. No i jeszcze tutaj Kendrze nie narysowałem ręki. I kolorystykę włosów, oczu i skóry mają taką samą jak wcześniej. I teraz staram się im zrobić kolorystykę outfitów. Tutaj Keller ma cyfrę 7 na bluzce, ale powinien mieć cyfrę 6, a jego siostra cyfrę 5, tak jak wcześniej mówiłem. I tutaj widzicie, troszeczkę eksperymentuję z kolorami. Zdecydowanie znowu inspirowałem się Ruby. Tak, Jaden mówi, że nienawidzi Ruby, a jednocześnie inspiruje się Ruby. Vol 2, tak jak w poprzednim filmie to mówiłem. Ale no, oglądałem taki filmik, gdzie po prostu osoba robiąca ten filmik ocenia wszystkie designy wszystkich głównych bohaterek Ruby. I tutaj jak widzicie, nawiązując do tego, najpierw chciałem zrobić bluzę Kendry pomarańczową, ale później przypomniało mi się, że tam ona oceniała bardzo wysoko jeden konkretny design Young, chyba z drugiego volume'a, gdzie Young chodziła głównie w złotym i brązowym i zdecydowałem się z tego wziąć inspirację. Tutaj jak widzicie, koloruję alt design Daemona i za inspirację posłużył mi internet. Znalazłem taki jeden bardzo fajny bardzo fajną bluzę baseballową właśnie w takich kolorach, z takim bardzo ładnym żółtym na rękawach i czarnym na tym. Tutaj mam troszeczkę problemów. I oczywiście musi być tło. Teraz jak sobie to patrzę, to oni wyglądają jak kompletne polar opposites, ale sądzę, że wyszło mi nawet dobrze pod tym względem. Oczywiście musi być opis. I tak, oni mają 15 lat, są dopiero w pierwszym liceum i to będzie wyjaśnione jeszcze w komiksach.